Dzisiaj, słuchajcie, dobrze to powiem, super to opiszę. Toczy się we mnie walka dobra ze złem. I jedna Paulina ma totalnie dość, jest zmęczona, niewyspana, nic jej się nie chce, wlecze nogi za sobą. Jak coś trzeba zrobić, najchętniej by się położyła i nie wychodziła z łóżka. A druga Paulina powtarza sobie: nie jest tak źle, bywało gorzej, jutro na pewno będzie lepiej. Na to ta pierwsza Paulina jej odpowiada: słuchaj, już wczoraj tak mówiłaś, wczoraj było średnio, dzisiaj jest gorzej. No i tak jedna z drugą sobie tak rozmawia, jedna z drugą sobie tak dogaduje i powiem wam, że Franki mi dzisiaj zrobił 3 razy pobudkę, raz na wyprowadzenie w nocy, 2 razy na mycie podłóg. I nie wiem, czy to jest jakieś apogeum tego wszystkiego, czy o co chodzi, ale no... Ale to wstawanie w nocy, co najmniej jak do noworodka albo niemowlaka, jest mega męczące, bo mogłabyś się wysypiać, to wstajesz po prostu co chwilę. I później, wiecie, jeszcze wstać z Aleksem. Więc nie wiem, ja zasnęłam 5 i Franki zrobił pobudkę tą ostatnią, czy po 4, później 6:40 do Aleksa. No i głowa mnie boli, właśnie wzięłam sobie tabletkę, w sumie 2. Jestem też, w ogóle tłumaczę swoje nastawienie tej pierwszej Pauliny tym, że jestem przed samym okresem, więc po prostu może to tego wina. No i powiem wam, że jest tak średnio, mega, mega średnio. Zaraz się zbieram, idę po Ignasia. Od rana oczywiście sprzątanie, bo nie ma, że wiecie, czujesz się gorzej i możesz sobie odpuścić, bo kto ma psa, ten wie, że codzienne podłogi muszą być, bo tutaj nie ma w tej kwestii odpuszczania. No i idę po Ignasia. I idę kawę wypić, może po kawie będzie mi trochę też lepiej. Muszę zrobić małe zakupy, bo dzisiaj wymyśliłam sobie, że zrobię fileta w sosie pomidorowym i makaron. Takie coś widziałam, ale bez mięska. Chyba na Instagramie, czy chyba na Instagramie bodajże, właśnie, że ktoś robił cebulkę, podpiekał, troszkę czosnku, do tego właśnie pomidory, z tego zrobił sosik, dorzucił makaron bez mięska, coś takiego, wiecie, z przyprawami. A ja pomyślałam sobie właśnie, że mam fileta, to jeszcze dodam do tego fileta i zrobię takie danie. No, ale muszę iść co nieco dokupić, jutro zrobię zupkę, bo nie samym mięsem człowiek żyje. I drugimi daniami, więc jutro będzie tak lekko, zupka, jakieś muszę kości kupić. I właśnie zupkę na tych kościach sobie zrobię. No i 2 dni z głowy. W czwartek w ogóle, tłusty czwartek, więc zaserwuję na śniadanie, obiad i kolację pączki. I będzie z głowy. I będzie z głowy, słuchajcie. No, kolejne pranie zrobione. Jak to u mnie w domu, ja po prostu u mnie pralka nie odpoczywa non stop. Już moja suszarka, widzę, że jedno przęsło nie wytrzymuje, więc to świadczy o tym, że dużo tego tutaj jest. Dużo tego przechodzi przez właśnie te przęsła. No, nie będę wam smęcić, bo pomyślałam sobie dzisiaj rano, a że może coś tam ponagrywam, ale nie mam totalnie takiego nastroju, wiecie, żeby coś gadać. Raczej by to się kończyło wszystko pesymistycznie, a raczej tego nie chcemy. Aczkolwiek daję wam znać, że dzisiaj, wczoraj było średnio, dzisiaj jest mniej niż średnio. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. No, nie oszukujmy się, taka rzeczywistość, no. Więc tak, nawet w ogóle też skóra jest do bani, włosy są do bani, wszystko jest do bani, także jak idzie, to po całości, u mnie zawsze po całości. Jak ja się czuję źle, tak wiecie, gdzieś tam nastawieniowo, w ogóle słabo, zmęczona i tak dalej, a jeszcze dodam tego, że jestem obolała po wczorajszym treningu, bo dosyć tak mocno było wczoraj, no to już
całe kombo po prostu. Także wy, mam nadzieję, że się czujecie lepiej. Jeśli nie, to łączę się z wami w bólu i powtarzajmy sobie, jutro będzie lepiej. Jak nie jutro, to kiedyś. Dobra, w ogóle słuchajcie, ostatnio sobie zamówiłam leginsy ze sklepu Pakutem. Pewnie jak obserwujecie Instagrama, to będziecie wiedziały i znały. Sklep internetowy. I właśnie, ojejku, jakie malutkie. Kurde, czy ja w to wejdę? No nie, to jest jakiś żart. Serio? Nie, to jest jakiś żart. To wygląda jak jakaś ten, nogawka od czegoś. Nie, to nie ma szans, że ja w to nie wejdę. Masak, to jest M, SM. Nie, ale teraz jestem wkurzona. Serio. Przecież to jest po prostu jakaś... jakiś żart. No ej, serio? Przecież to wygląda jak jakiś XXXXXXXXL. S, przepraszam. Aż się spociłam z tego wszystkiego. 30 zł, bo jest jakaś mega promocja. One normalnie wyjściowo rzekomo 140 coś tam złotych kosztowały. Ale no to jest żart po prostu z tym rozmiarem i to jest mało rozciągliwe, więc ja to na pewno na dupę nawet nie wsadzę. Poczekajcie. Wbiłam się. Okej. Okay. Ale no... tak one wyglądają. No bo nie to... chyba nie prześwitują. Nie wiem, ale... jeżeli to rzeczywiście kosztowało 140 coś złotych, to ja naprawdę po prostu tracę całą wiarę. Iwa, mogę powiedzieć, że kochani, odrabne kim jestem? Teraz na razie nie, bo ja teraz coś nagrywam, moment. Ale mam nie mówić. Więc no, wbiłam się, widzieliście jak to wyglądało, widzicie jak ja wyglądam. Są, no, nie wyglądały i nie czuć było, żeby były elastyczne, ale wciągnęłam dotąd i jakimś cudem przyciągnęłam to dalej i weszłam w to. Ale obawiam się, czekaj Ignasiu, obawiam się, że to nie, będzie... nie, ja pierwszy tu byłem! No na pewno. To pierwszy! Że to będzie takie jednorazowe chodzenie, wiecie, założę dzisiaj i muszę dawać do prania, bo będą wypchane, nie? Ale za 30 zł to... niech wydą. Zdarzył się cud, wbiłam się w to. Państwu. Słuchajcie, złej pasy ciąg dalszy. Po prostu pogoda mnie tak dobija, że bo, no naprawdę i nie tylko mnie, bo jak oglądam dziewczyny na Instagramie przede wszystkim, to każdy narzeka na tą pogodę, ale nie, ale serio jest po prostu... jest katastrofa z pogodą. Już nie padało chyba jeden dzień, aż jeden dzień. Wczoraj znowu zaczęło lać, wieczorem właśnie wychodziłam z Frankiem i się nie przygotowałam. I Franki mi wszedł ochlapany, nie był jakiś fest brudny, ale ochlapany był trochę taką brudną wodą po prostu, no bo to wiadomo. I mi się wyczepał, słuchajcie, w salonie. Ledwo wszedł i się od razu wyczepał. I mi popryskał podłogę, kafelki, ścianę i ten, troszeczkę ścianę i meble. Powiem wam, że normalnie. I nie dość, że w ogóle się chodzi tragicznie na spacery w takiej pogodzie, to jeszcze, jeszcze dodatkowo wiecie, Franki nie lubi wycierania, nie lubi jak się go dotyka, jak się go myje, cokolwiek się przy nim robi, więc no nienawidzę takiej pogody po prostu. Będę się malowała. Dzisiaj wolny piąteczek i wolna sobota i wolna niedziela, więc chwała, chwała za to. Ale wczoraj miałam taki jakiś ciężki dzień, słuchajcie. Założyłam sobie w ogóle niewygodne, znaczy niewygodne, no. Nie wiem co, ale miałam jakiś taki dzień zmęczonych nóg i tak mnie nogi bolały, że normalnie dramat. Marzyłam tylko, żeby przyjść do domu i położyć się, a to wiecie, nie ma. Przychodzi się do domu i jeszcze się Saigon. W ogóle wczoraj już od 5 rano na nogach. Jak przyszłam, to musiałam ogarnąć mieszkanie jeszcze dodatkowo, jakiś tam obiad ogarnąć i w ogóle. I dopiero mogłam chwilę zasiąść na narożniku i w ogóle ucho mam czerwone, mi się zrobiła jakaś plama. W ogóle mi wyszło, spędzi mnie. Dawno kluczyków nie miałam. No i po prostu...
Marzyłam, żeby sobie usiąść i wyciągnąć nogi na narożniku. Ale to jak to jest, obowiązki domowe też trzeba spełnić i... No ale... Wczoraj tłusty czwartek. I muszę wam powiedzieć, że jakoś ja nie jestem taka tłustoczwartkowa i nie mam jakiegoś takiego szału, że wiecie, nie wiadomo ile pączków jem. Kiedyś tak, ale wiedząc co tam w tych pączkach jest, ja wiem, że raz, nie zawsze i w ogóle. Więc ja też nie powiem, że nie jem, bo też mi się zdarza bułka słodka czy pączek, to raczej taka właśnie forma moich słodyczy. Najczęściej bułka jakaś taka słodka. No ale ogólnie nie jestem jakaś taka, żeby nie wiem, 10 czy 5 pączków zjeść. To mam jednego pączusia z nadzieniem malinowym, słuchajcie, u nas, od nas. Bardzo dobry, nie powiem. A później właśnie byłam na kawusi koleżanki i ona upiekła oponki. Nie powiem, bo zjadłam kilka dobrych tych oponek. No. Bardzo dobre były domowe oponeczki, przepyszne. Więc taki był dosyć... Aha, i jeszcze naleśniki, więc taki był naprawdę mega na słodko ten dzień. No, ale nie obfitował w jakieś tam pączki, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale Instagrama włączyłam i dziennie poszłam na story na Instagrama, to każdy z pączkiem, z jedzącym pączkiem. Masakra. I w ogóle też... ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Czy ktoś mi wytłumaczy, co jest grane z Lidlem, Biedronką i nie wiem, jakimś jeszcze jednym sklepem? Oni toczą... Widzicie, ja naprawdę jestem na internetach tyle lat, ale ja w jakieś takie sensacje i w ogóle nie wchodzę. Mnie takie rzeczy nie interesują. I jak gdzieś tam zazwyczaj się o czymś dowiaduję piąte przez dziesiąte, nie wiem, o co chodzi tak dokładnie. I teraz też nie wiem, o co chodzi, co jest grane z tym, z tą walką. O co to chodzi w ogóle? Jakieś tu komentarze Lidla, tutaj coś Biedronka. I właśnie wczoraj trafiłam na reklamę pączków z Lidla za 19 groszy. Serio, naprawdę ja się pytam, z czego i jakim sposobem są zrobione te pączki, że one kosztują 19 groszy. U nas pączek dobry po cukierni. Z dobrej cukierni mamy od nich też ciasto i w ogóle. Kosztuje 3,29. Wiem, że to nie pączek od Magdy Gessel za 22 zł, ale oglądałam u tej Klaudii Halejcio, że bardzo dobry ten pączek, ale nie wart jest tych 22 zł, więc no... 3,29 i naprawdę są takich normalnych rozmiarów, dobre te pączusie, nie za tłuste, smaczne i w ogóle. No, ale za 19 groszy to ja sobie nie wyobrażam po prostu. No totalnie sobie nie wyobrażam tego. I szczerze powiedziawszy, nie. Nawet jeśli miałabym, wiecie, miałabym nie zjeść pączka, to po prostu nie zjadłabym tego pączka. Jeśli miałabym do wyboru albo te pączki, albo żadne, no to sorry, ale żadne. Nie ma takiej opcji. My tyle w siebie i tak, wiecie, z pożywienia. Pewnie rzeczy niezdrowych w siebie gdzieś tam pakujemy, że jeszcze doprawiać sobie zdrowie takimi pączkami, no to ja dziękuję. Właśnie słyszałam wczoraj taki komentarz, jak pani pytała się, po ile u nas są pączki. No, że tam 3,29, coś tam, a pani się zaśmiała, że ona za, nie wiem, tam 4,99 ma 24. Jak to myślę, babo, z czego ty się cieszysz w ogóle, nie? Z czego ty się cieszysz, kobieto, bo normalnie nie, ale dalej jest to takie w ludziach, że im taniej, tym fajniej rzucać się na te promocje wszystkie. No, niektórzy się niestety nie uczą pewnych rzeczy, no ale ja nie chcę słyszeć komentarzy, że niektórych nie stać i tak dalej, bo wierzcie mi, że szczęśliwi ci, którzy nie jedzą takich rzeczy, naprawdę. Takich rzeczy w dziwnych, bardzo mocno promocyjnych cenach. No serio, ja szczerze powiedziawszy za darmo bym nie chciała takiego czegoś. Wolałabym naprawdę nie zjeść. Wolałabym suchą kromkę sobie posmarować i zjeść, niż jeść takiego pączka. Albo zjeść na przykład właśnie jabłko. Nawet niż takiego pączka. Bo teraz nie wiem, jabłko kosztuje tam... Nie wiem, ostatnio płaciłam za jabłko chyba 90 groszy, takie dosyć spore. Więc... Ale słuchajcie, każdy robi ze swoim życiem, żołądkiem, wątrobą,
sercem to, co chce, jeśli ma taką ochotę pychać na siebie, pychać sobie taką chemię, no to proszę bardzo. Ale wiecie, każdy może gdzieś tam coś tam powiedzieć, nie? Więc co za gotowanie? Dobra, no to tam się spotkamy, nie? Nie marudź, nie marudź. Popie, pozytywne nastawienie przede wszystkim. No, no taka prawda, no. Dobra, weź tą kartę, jedź i kup to babci. No. O której tam ci idziesz? Po 12, bo idę po Ignasia. Po 12 idziesz po Ignasia? No. To bądź. No, kartę weź. A gdzie karta? A gdzie ją położyłeś? Baj. No i co ja tu jeszcze bym chciał? Tak. Co jeszcze chciałam rzec i powiedzieć? Jak wygląda człowiek z brwią? Zobaczcie, jaka jest różnica, nie? No, a ostatnio wam nagrywałam, że miałam taki właśnie bitwę w sobie i w ogóle i tak ja byłam, wiecie, tak? I miałam naprawdę średni, mega średni. W ogóle ten tydzień jest taki średni, muszę powiedzieć. No niestety, walczę ze sobą, żeby, wiecie, jakoś się nie rozpływać nad tą moją wewnętrzną rozpaczą. Nad wszystkim, co mi dolega i co mnie denerwuje i co stwarza jakieś takie rzeczy, żebym się coraz bardziej gdzieś denerwowała i walczę z tym, ale no muszę przyznać, że ten tydzień nie jest za dobry. Jeszcze ta pogoda to już w ogóle dramat. No ale właśnie wtedy miałam taki średni nastrój i poszłam po Ignasia i jak zbliżałam się do bramy, do przedszkola, to właśnie pani z dziewczynką, z Julką dokładnie, taka tutaj, wiecie, sąsiadka, znamy się, nie? Dzień dobry i w ogóle. No i ona wychodziła z tą Julką i ta Julka, ja nie wiem ile ona ma, czy ona ma 3 czy 4 latka, może skończone 3, idzie jej 4. I tak, wiecie, wyciągnęła ręce i przytuliła się do mnie autentycznie, słuchajcie. Ja wiedziałam, że ona jest taka przytulaśna, bo już kiedyś jak czekałam na Ignasia, czekaliśmy, bo u nas jest tak, że zamykają przedszkola i panie przyprowadzają i odbierają dzieci. I my czekamy w takim korytarzyku. No i ona jak wyszła, no to też do jakiejś pani się tam przytuliła, nie? No i po prostu nie zdziwiło mnie to w ogóle. Akurat w jej przypadku, ale ty przytuliłaś. I słuchajcie, normalnie nie wiem, ale to wzbudziło we mnie taką pozytywne odczucia i tak mi się miło zrobiło i mówię do pani, ale pieścioszka z niej, a pani jako to zrobiła przez telefon, Julcia, nie wolno. I tak, no sama się do siebie śmiałam, słuchajcie, sama się do siebie śmiałam i poszłam, odebrałam Ignasia, wróciłam, poszłam do babci, pogadałyśmy sobie z babcią i nastrój mi wrócił i naprawdę super się czułam już później. I naprawdę, autentycznie mówię szczerze, że ta dziewczynka zrobiła mi dzień. Naprawdę, no normalnie, nie wiem, czy tak było widać nade mną jakieś czarne chmury, czy co, że ona tak do mnie przyszła, ale to było bardzo, bardzo miłe i tak się fajnie poczułam. I tak, a z update'u przedszkolnego mojego syna, to pyta się mnie, co, mamo, co ja mam zrobić, żeby to przedszkole zniknęło? Co ja mam zrobić? Mamo, a co by było, jakby przedszkola nie było? Mamo, a po co by budowali przedszkole? Mamo, a czemu ja muszę chodzić do tego przedszkola? Wcześniej mówiłam, Ignaś, no ale chciałeś, zapisałeś się, nie? A on teraz mówi, mamo, no to wybierz mnie z tego przedszkola. Mamo, a co by było, jakbym się nie zapisał? Mamo, no szkoda, że się zapisałem do tego przedszkola. No nie cierpi chodzić do przedszkola, słuchajcie, no i idzie tam w tym tygodniu, we wtorek troszkę się tam rozpłakał. Wtorek to było, czy w poniedziałek? Jak z Mateuszem się żegnał, to chyba mu się tak przykro zrobiło, wiecie, i trochę się rozpłakał. Ale ogólnie chodzi bez płaczu odpukać, ale no niechętnie, no nie lubi tego przedszkola i koniec, kropka. Koniec, kropka. I choćbym nie wiem, co ja mówiła, jak chciała go nastawić pozytywnie,
to on mówi, że on nie lubi przedszkola i koniec. Ale jak wychodzi z przedszkola, to mamo było super raśnie, było subcio, było mega super, mama było fajowo. Na przykład wczoraj mieli warsztaty czekoladowe, właśnie panie przyjechały, miały wszystkie gadżety, jakieś tam foremki specjalne i dzieci robiły czekoladę swoją i ta czekolada będzie, każde tam dziecko, wiecie, stroiło, robiło środek, bo tam widziałam, że były jakieś lentilki chyba, cukiereczki, jakieś jeszcze, nie wiem, płatki, czegoś tam, a i dziecko, wiecie, robiło, zalewało później czekoladą, bo dostaliśmy zdjęcie, na Facebooku też zdjęcia właśnie się pojawiły, no i... No i co? No i właśnie te czekolady będą na Dzień Babci, bo u nas dopiero Dzień Babci, dziadka będzie 20, będzie przedstawienie. No i fajny taki dzień, on bardzo się przejmował, że mamo, ja nie wiem, czy ja będę umiał zrobić czekoladę. Później właśnie opowiadał, że fajnie, że pani mu pomogła, że pani mu pokazała i że to było, mamo, proste. No więc... Wraca z przedszkola zadowolony, ale idzie bardzo niezadowolony, że musi tam w ogóle iść. No, nie wiem, czy to kiedyś minie. Chociaż rozmawiałam z koleżanką i ona mówi, że jej syn, teraz już chodzi do podstawówki, tam nie wiem, czwarta, piąta klasa. 3 lata przedszkola jak był, 3 lata nie chciał chodzić, cały czas marudził, popłakiwał i w ogóle mówi, no dramat. Że nie mam nadziei już, że to się zmieni. Może taki po prostu on jest, że nie będzie chciał do tego przedszkola chodzić. Aczkolwiek wiecie, no teraz już zacznie się od września zerówka, bo 6 lat. O, miałam co zrobić kreskę i zapomniałam. No i będzie musiał chodzić tak czy siak do przedszkola, więc wiecie, ja nie rezygnuję ani nic. Zresztą wiecie, marudzenie, co to jest, no dzieci gorzej przeżywają. Aczkolwiek wiecie, to jest taki poranek od razu z takim negatywnym nastawieniem, bo ja tutaj walczę, wymyślam, kombinuję, oni na przykład co piątek mają dzień zabawki i dzisiaj właśnie ten dzień zabawki jest, więc szedł ze swoim dinozaurem na tą chwilę ulubionym, no i wiecie, i tam staram się czarować to przedszkole, żeby był jakoś tak pozytywnie nastawiony, ale no czasami też sama nie mam pozytywnego nastawienia i walczę sama ze sobą. No, ale chodzimy. O, i w ogóle dzisiaj jest wielki dzień. Dzisiaj mija dokładnie 2 tygodnie roboczych, 10 dni, odkąd Ignacy jest w przedszkolu bez żadnej przerwy. No, ale już się obawiałam, bo już na weekend się jakiś gil pojawił, ale zaraz włączyłam i mupret, inhalacje wieczorne. Bo się pytacie mnie, często ja robię z tego nebudu zielonego, jak katar się pojawia. I trochę kaszel. Jak więcej kaszlu jest, to bardziej wchodzę w niebieski nebut. No a na razie z zielonego robię raz dziennie wieczorkiem. I odpukać na razie nie ma pogorszenia, więc nie wiem, czy olej z My Best Farm zaczął działać, bo cały czas się suplementujemy, teraz bardziej regularnie niż przy pierwszym opakowaniu. No zobaczymy, bo jakiś gryp skoszaleje, gdzieś tam słyszałam. W przedszkolach u nas na razie nie słychać żadnej jakiejś epidemii w ogóle, ale gdzieś tam u innych dziewczyn słyszałam, że w przedszkolach mało dzieci i w ogóle bo jakieś grypsko. Zobaczymy. Także tak, słuchajcie, sobie dzisiaj do was pogadam, pomarudzę, poupdate'uję. Kilka spraw przedstawię. Aha, w ogóle, no pokazywałam wam te leginsy, nie? No i wszystko byłoby fajnie... Gdyby nie to, że idą na śmietnik, bo już mi się 2 dziurki zrobiły na wiecie, zszyciach. Następnie co? No rozmiar w ogóle dramat, no sami widzieliście. I kolejna sprawa jest taka, że no właśnie mało rozciągliwe, mało elastycznie. I jeżeli one kosztowały 140 zł, to ja wam powiem, że to jest po prostu totalna, naprawdę, no dla mnie to jest katastrofa. Bo te, ja zapłaciłam za nie te 30 zł, no to bym powiedziała, dobra, te 20-30 one warte były. Tylko nie wspomnę o tym, że przesyłka 17, nie? Ale dobra. Ale sobie myślę, dobra, te 50 zł spoko, jak ze 140, no to super promocja, nie? Ale nie warte naprawdę, te 30 zł ok, ale z tą przesyłką już te 50 to już nie warte na pewno. No i
jest to, zrobiły się dziurki, w ogóle zjeżdżają one, są niewygodne, jakieś swędziało mnie w ogóle wszystko w nich, nogi, także jestem na nie, nie polecam wam. Ta reklama się bardzo mi wyświetla pomiędzy storiskami dziewczyn, więc jakby wam się wyświetlała, to się nie kuście na to, bo nie ma sensu kompletnie, szkoda pieniędzy. Fajne, bo z wysokim stanem, ale podczas chodzenia się obniżają tak, że nie ma wysokiego stanu. No i nie. Myślałam sobie, żeby zamówić sobie, wiecie, większy rozmiar czy coś, ale nie ma sensu. Naprawdę nie warte są. Po prostu nie warte są. A dziewczyna na reklamie wygląda, naprawdę wyglądają bardzo ładnie na niej te leginsy. No i po prostu myślałam, że będę wyglądała podobnie. Mówię, no może nie tak samo, bo wiadomo, ale no chociażby podobnie, no ale nie. No, 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 no. Fajny kolor w ogóle, to jest jedyny plus, że fajny kolor, nie prześwitywały jakoś tak, wiecie, bezczelnie. Gdzieś tam kontury majtek były znane, było znane, Boże, było znać, ale nie żeby jakoś tak, wiecie, perfidnie, brzydko. Boże, nie mogę dzisiaj wytuszować tych rzęs i tak zawsze mam, jak mam jakieś takie... taki nastrój, taki średni, to jest tak, nie idzie mi nic, włosy nie dają się ułożyć, rzęsy nie dają się wyczesać, skóra wygląda na jakąś, nie wiem, ziemistą, brudną, taką, wszystko jest po prostu na nie. Ciuchy nie leżą, figura nie ta, brzuch odstaje, po prostu no... Dramat, po prostu dramat, no słuchajcie dziewczyny, ale ja po prostu wiem, że wy mnie rozumiecie i że na pewno podobnie macie. W ogóle słuchajcie, śmiać mi się też chce, bo teraz na Instagramie i na TikToku szaleje trend, taki trik, żeby przed pomalowaniem rzęs pomalować je mydełkiem do brwi. Ja tego sposobu próbowałam. Zaraz jak jakoś mydełka weszły do tych, do sprzedaży, ale jakoś mi się efekt nie spodobał i nawet nie wpadłam na pomysł, żeby to pokazać. Teraz jest po prostu szałciał na to wszystko. I'm so sorry, chwilę. No więc jest szałciał na TikTokach, nie TikTokach. No, ale muszę sobie kupić to jakieś mydełko do brwi i znowu wypróbować, bo no to było dosyć dawno temu i jakoś wtedy tak nie bardzo mi to przypadło do gustu i później raz to próbowałam, a później już jakoś nie. I nawet w ogóle chciałam, pamiętam, zostawić te rzęsy bez niczego, bo ja wtedy miałam je chyba właśnie pochenną potraktowane i po prostu chciałam sobie tak jakby te rzęsy, żeby one się, wiecie, a ja wiem jak zrobiłam, zalotką i żeby one się po prostu utrzymały tak jakby utwardzone tylko tym mydełkiem. A teraz są te mydełka w kolorach, chyba Eveline nawet ma w brązowym kolorze, więc musiałabym sobie kupić i spróbować. Wiecie, na lato fajna opcja, żeby się tam nie malować, tylko podwinąć sobie rzęsy, zaznaczyć i... Myślałam, że panie chodzą z książeczkami o Jezusie i tak dalej, bo u nas często, no kilka razy do roku przychodzą z tej kociej wiary, pukają do drzwi i chcą, wiecie, nauczać o Jezusie. I chyba to właśnie, ja tam absolutnie nic nie mam do nikogo, każdy niech wierzy sobie w co chce, niech praktykuje sobie co chce, ale takie chodzenie po domach, pukanie to trochę jest nie w porządku, moim zdaniem, no ale taka ich polityka, więc tak, a na ustach mam Varietę, ta konturówka w kolorze 01 i ona jest naprawdę bardzo ładna, aczkolwiek no nie nazwałabym tego nudem. Ona właśnie nazywa nude, kolor nude po prostu, bo ona taka dosyć ciemno wypada. Jak widzicie. No i sama w sobie nie jest niestety trwała, bo zaraz po zjedzeniu czegoś tam się bardzo zmywa. No i co za tym idzie, widać o kolor czerwień wargową. No jak ona by była taka bardziej gdzieś tam w mojej głowie, ona jest taka jak zakrętka, w mojej głowie jakby była kolorem nude, to wyglądałaby inaczej i wtedy mniej by była widoczna, jakby się zjadała. Właśnie ją wczoraj miałam i po ponczusiu ona mi tam dosyć mocno zeszła, później ją reaplikowałam, później znowu coś zjadłam, znowu mi zeszła i w końcu ją zmyłam, bo denerwowało mnie to co chwilę poprawianie i jest bardzo nieekonomiczna.
Bardzo, bardzo, naprawdę. Ja ją nastrugam sobie troszkę i raz pomaluję usta i zaraz muszę strugać znowu. Także już jej troszkę nie mam nawet. Nawet trochę jest już zużyta. Więc tak, ale no, bardzo ładny ma kolor, mimo że dla mnie to nie nude. Podoba mi się i wydaje mi się, że też gdzieś tam do mnie pasuje. Jakbyście pytały, opaska jest z Rossmana za chyba 12 zł i jest po prostu genialna. To jest najlepsza opaska, jaką miałam. I szczerze powiedziawszy, opaska, w której najlepiej wyglądam. Jest idealna co do szerokości, idealna co do grubości, idealnie zrobiona, idealnie po prostu dla mnie wygląda. Fajnie trzyma włosy, mocno nie uciska, aczkolwiek ja po kilku godzinach odczuwam w każdej opasce, ale po prostu ona ja mam kilka opasek i miałam też kiedyś różową taką opaskę z Reserved i też była spoko, ale nie zawsze jak złapałam nią włosy, dobrze wyglądałam. Po prostu te włosy musiały dobrze się ułożyć, żebym dobrze wyglądała, a ta opaska nie. Nieważne jak ja włosy zaczeszę, nieważne jakie włosy mam, czy wczorajsze, dzisiejsze, czy umyte, czy nie umyte, czy pokręcone, czy proste, ona fajnie te włosy tak zbiera i ładnie wygląda. Jest taka po prostu fajnie... Fajny ma kształt, o, i że ładnie po prostu dopasowuje się do tej głowy. Naprawdę spoko. Jeszcze jakby mieli na przykład w różowym albo w beżowym kolorze, o, do beżową bym sobie bardzo chętnie kupiła. Może dzisiaj zajrzę, wtedy mieli tylko te zielone. No i ja też tak kupiłam, wiecie, na próbę i naprawdę bardzo, bardzo ją lubię. Często po nią sięgam, co się właśnie przy opaskach mało zdarza, bo ja tam kupię opaskę, raz, dwa razy założę i później gdzieś tam leży. No dobra, kochani, nagadałam się, że po prostu normalnie szałciał pał. Idę po Ignasia, bo już za chwilę, tak, jest za 5, więc idę się ubrać. Jeszcze Frankiego na szybciutki spacer. Aha, update Frankowy. Też jeszcze właśnie miałam wam o tym powiedzieć. Zmieniłam schemat spacerowania z nim, że tak się wyrażę, bo robiłam tak, mówiłam wam, że przełożyłam spacer wieczorny na popołudniowy, był super efekt, Franki nie siusiał mi w nocy i to przez jakiś dłuższy czas skutkowało, później zrobiło się to, co zrobiło się, co wam opowiadałam, nie opowiadam wam wszystkiego, bo to nie chcę was zanudzać jednym i tym samym w kółko, ale może ktoś z was też ma taki problem, więc teraz robię z nim 3 to jest takie minimum, ale 4 spacery, takie po 20, około 20 minut. Ja z nim nie mogę dłużej chodzić, bo ktoś sobie może pomyśleć, co to jest 20 minut z psem. Niestety Franki ma problemy ze stawami i maksymalnie to jest pół godziny, gdzie on może chodzić tak jakby w ciągu, bo już zaczyna mi kuleć i tak lekko nogę prawą tylną ciągnąć. No i niestety jak psy mają problem ze stawami, to właśnie są skazane krótsze spacery. No i właśnie zamiast jednego takiego dłuższego spacerku to i takich kilku jeszcze krótszych na siku, to robię właśnie tak, że z nim chodzę kilka razy, 4 razy to jest tak myślę, że zawsze, a nawet 5 razy się zdarza, że właśnie wychodzę z nim tak trochę na rozprostowanie kości i staram się zmieniać obszary, w których spaceruję, żeby nie spacerował w jednym i tym samym miejscu. No i ostatni spacer to jest taka 21 między 21:30, idziemy właśnie na takie jeszcze rozprostowanie kości, do siusia się kilka razy, oczywiście jak to piesek, no i na razie mieliśmy 2 spokojne noce bez żadnego awaryjnego mycia podłogi i bez żadnego wołania na dodatkowe siku, a dzisiaj mieliśmy 2 wołania na dodatkowe siku, aczkolwiek nie wiem do końca, czy to było tylko i wyłącznie na siku, czy po prostu nie chciał sobie chlapnąć trochę wody z kałuży, bo on po prostu ma korbę. Jak widzi kałużę, to po prostu najchętniej by w niej pływał, w sensie picia. No i nie wiem, bo gdzieś tam zaczynał mnie ciągnąć, żeby tam coś się napić, gdzieś tam trochę szkrobnął z mokrej ziemi, czyli asfaltu. Ja mu nie pozwalam, no bo to wtedy by mi zasikał już nie wiem ile razy w nocy, wiecie, na jakieś tam picie, nie wiadomo jakie ilości. No i nie wiem, zobaczymy jak będzie dzisiaj, testujemy. Zobaczymy po prostu, jak to będzie.